Jest pan kamerzony, panie Wojciechu. Wchodzimy na ruderkę. Tu, 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 tu. Mamy już tynki. Jum. I tu jeszcze jakieś popraweczki, ale tu już mamy pięknie otynkowane boki. Tu, 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 tu. I tu. Szlifierka, buszówka. Tu się chyba radio już rozładowało. Tu pięknie porobione. Jeszcze okna są dołem do wyprostowania, znaczy wygładzenia. O tu, bo tu już boczki są pięknie. La, 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 la. Już jest pięknie. Dzięki, dzięki, dzięki. Dzięki, dzięki, dzięki. Dzięki, 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 dzięki. Tak pięknie, pięknie. A tutaj, aha, górą jeszcze musi przyjść rekips. Dobry bardzo, witamy was na ruderce w sobotę. Otynkowanej ruderce, prawie że wyschniętej ruderce. A z tyłu, proszę bardzo, mistrz działa... Pionu i poziomu. Działa ze stelażem, bo obrabiamy, albo dokładnie Wojtek obrabia, żeby nie było. Działamy, ostro mamy dzisiaj. 26 marca. 26 marca i dzisiaj... 2675 rok. Nie, mamy dalej wykańczamy. Nie. I dzisiaj ruszamy, moi mili, z styropianem na podłogę. Na razie... Tak, Wojciech. Na razie to nie wygląda, że ruszamy, ale ruszamy. Zaraz wam coś pokażę. O. Wojciech coś tutaj marudzi, że nie ruszamy, ale ja wam mówię, że ruszamy. Na razie... Może na to stan nie wskazywać, ale dzisiaj będzie tu styropian. I mówię wam to ja, Magdalena. I poczekajcie, muszę zrobić stopkę, bo mi się coś wykrzywia tutaj. Stan na chwilę obecną wygląda o tak. Tak, tak. Więc może nie sugeruję to, że będzie dzisiaj tutaj styropian, ale zrobimy wszystko, żeby był. Więc ja się biorę za... sprzątanie takich, wiecie, pozostawianych rzeczy. I działamy, działamy, działamy. Się doczekać nie mogę. Nie będzie to takie pewnie proste, bo trochę mamy krzywizn, ale damy radę. Wojciech, specjalista od rur. Zrobić. Przeczyszcza rurę. Specjalistą od wszystkiego, nie? Mhm. Mieliśmy brać się za rozkładanie styropianu, ale na razie przypomniało nam się, że mamy dziurę w suficie. Więc jakby, co mam powiem? Tu nie ma zrobionego, bo tu jest dziura. I trzeba najpierw to zrobić. Leżę na tej paczce styropianu i tak sobie obserwuję te belki, że kurde, ale będzie czyszczenie. Powiem wam, jazda bez trzymanki. W sumie to mogłabym je czyścić, a nie leżeć. To jest też myśl, tylko że rusztowanie mamy zajęte. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj z ręki, bo nie chce mi się szukać tego kija. Witam was serdecznie na ruderce. Dzisiaj jest niedziela i my wyjątkowo w niedzielę działamy. Bierzemy się za rozkładanie folii i styropianu pod podłogówkę. Tak więc w takiej pięknej, pięknych okolicznościach przyrody działamy ostro. Boże, jaka jestem niewyspana. Życzę wam miłego oglądania i do później. Pa! Jeszcze trochę odgłosów natury z rana. Jak widzicie, tutaj powoli nam się rozbiera stodoła, bo po prostu panowie ze wsi, którzy mają takie same dachówki na swoich stodołach, przyjeżdżają i sobie zabierają. My nie mamy zupełnie nic przeciwko, wręcz przeciwnie, mogliby sobie zabierać. I jeszcze tutaj pójdziemy, zobaczymy.
Zobaczymy, czy widać Wojtka w środku, czy nie widać. Mamy rulet otwarty. O, jest i on. Do widzenia. Wczoraj odkurzałam i zamiatałam, a ty brudzisz. To trzeba iść pod kurzacze, bo od razu odkurzać takie rzeczy. To idę. Tak? To już było tak pięknie podkurzane. Rozkminiamy jak rozłożyć styropian. Czy zacząć od piątki, czy zacząć od grubszej, bo mamy dwie warstwy. Jest wielka rozkmina narodowa, jak to zrobić. Z racji, że robimy to pierwszy raz, to jest tym bardziej rozkmina. Ja sobie zaraz obczaję jakiś filmik na YouTubie. Wojtuś, jaki mamy plan na układanie styropianu? Dajemy najpierw piątkę. Pochowamy peszle z prądem i rury w piątce, podocinamy. Styropian dajemy na zakładkę, czyli piątka pójdzie w tą stronę, a ósemka pójdzie w drugą stronę. Jak to Wojciech mówił, w ósemce będzie już kosmetyka, więc teraz gorsza część pracy. Oczywiście pod styropian dajemy folię, ale najpierw chcemy zobaczyć, czy mamy bardzo duże różnice, bo jak wiecie, chudziaka no to wylewaliśmy sami, więc gdzieniegdzie jest takie, nie wiem, pół centymetra różnicy, może... Nie mieliśmy listy wibracyjnej. Nie mieliśmy czego? No, więc jakby są gdzieniegdzie różnice, więc chcemy kawałeczek zobaczyć sobie, o tu na przykład widzicie tą różnicę, więc pojedziemy sobie najpierw tak na sucho kawałeczek, żeby zobaczyć. Kupiliśmy taki sprzęt specjalny do styropianu. Ja już się go obawiam, bo będzie pewnie strasznie skrzypiało to. Zaraz Wam to znajdę gdzieś tutaj. O, tu jest. Jak to się, Wojtek, nazywa? Ścierak? A, sorry. Tarnik. To jest tarnik, który kosztował 28 zł. I on będzie robił straszny hałas. Wygląda jak tarka do tego, do warzyw trochę. No, ale dobra. No, będzie hałasował. Więc sobie działamy. Z styropianu to kupowaliśmy go w Polstyr. Tak, Polstyr fabryka. I tutaj macie dane dotyczące styropianu. Z tego, gdzie tu jest? Tu jest lambda 0038. Mamy nadzieję, że nam się sprawdzi. Jest taki twardy, tak więc spokojnie można będzie po nim śmigać. No, tak więc piątka na to ósemka, a wcześniej folia. Folia już mamy tu, tylko musimy ją zaraz porozkładać. Piankę mamy, żeby izolować tutaj przy samych krańcach, jeżeli będzie jakaś tam szczelina i szpara. Tu mamy jeszcze trochę mokre. No, ale mamy nadzieję, że nam to wyschnie. Tak więc tak. Jak nam idzie? Jak pognicie. Ja rozkładam folię w tym pokoju. Wojtek sobie tutaj działa. Jak idzie, Wojtuś? Jak widać. Idzie jak pognicie, nie? Tak. Puzzle chyba łatwiejsze. Ale mamy ładną pogodę. Chociaż tyle, nie? Thank you.
jakim etapie jesteśmy? Na etapie salonu nadal, bo to nie jest takie proste, jakby się chciało, ale już pierwsza warstwa w salonie będzie. Później ósemką będzie już znacznie łatwiej, bo teraz mieliśmy problemy z peszlami do wyprowadzenia i też mamy takie, jak widzicie, uskoki, mamy tam wylewkę pod kominem, tak więc trochę tego niestety jest. Myślałam, że pójdzie nam łatwiej, ale no nie, no nie. Jak się chce zrobić dobrze, to trochę to trwa. A tutaj Wojciech robi nam zimę. Proszę bardzo. Dobrze, a co się tutaj zmieniło? No po pierwsze, zamurowany mamy otwór okienny, który tutaj był. Jeden i drugi, pięknie. Wstawione nadproża pod drzwi, więc drodzy Państwo, ze zbydrew, drzwi zbydrew, my już jesteśmy przygotowani na Was. Nie, od wylewki 3 tygodnie musi być, a na drzwi czekamy, więc jest też już otwór przygotowany. Idziemy szybciutko i patrzymy, czy ja już normalnie widzę. Patrzcie, już nie jestem Lilliput Kurdupel, tylko normalnie mnie będzie widać. Opa. I wchodzimy do łazienki, ale zanim będziemy tutaj kłaść styropian, to trzeba sobie podokuwać pewne rzeczy, bo widzicie, mamy tutaj pełno tynku, więc biorę sobie młotek murarski. O, taki, o. I jechana będzie. Tyk, 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 tyk. Puk, 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 puk. Ale będzie tutaj zabawa ze styropianem. O la la. Jeszcze musimy tam to zmienić, bo odpływ jest w złym miejscu. Dobrze, że to jest tak lekko zamocowane. To się kopnie i odejdzie. O. Tutaj będzie taka ścianka regipsowa, dlatego mamy piony wodne wypuszczone tak po zewnątrz, a nie kute w ściance. Widzicie, tutaj częściowo już są odkute peszle i to właśnie dlatego tak troszkę mi zajmuje czasu, z racji, że ten tynk oblazł peszle, a jak będę waliła młotkiem, nie, to je po prostu zniszczę, a to nie na tym rzecz polega, więc część jest zrobiona, jeszcze ten kawałek mi został do dokończenia. Nacinamy rant, bo mamy tutaj peszel z przewodem, więc sobie tutaj nacinamy, po tej stronie dajemy cały, cały kawałek do rury i kawałek, taki jest plan. Tutaj jesteśmy w pędzie i w gazie i łazieneczka śmig idzie, jakieś słonko nawet wychodzi, Wojciech, jakieś słonko nawet dzisiaj wychodzi. A gdzie nie pościągaliśmy naklejek, ale może tak być na razie. Czy siedzimy w domu, pozamykani, a tutaj takie słonko nam świeci. Aż normalnie miło i przyjemnie. A my siedzimy w środku, pozamykani i mamy tu zimę. O, taka jest ta zima. Musimy docinki porobić. O, jaki rysunek. Panie majster, pan będzie wycinał sobie. My idziemy tu, 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 tu. O, widzicie? Teraz robimy za rurą i będzie, no i tu jeszcze takie te kombinacje, będzie pierwsza warstwa zrobiona. Piątka położona, więc lecimy z ósemeczką. Oj, tak tam już coś przymierza. Ósemka jest zawsze łatwiejsza, bo już po wyprostowanym. Więc... tu mamy puszki do wydziobania.
Patrzcie, Wojtek chce zrobić dziurę styropianie. Wojtek jest bardzo dokładny i rozrysował, w którą stronę jest wgłębienie. Uśmiechnięta rura kanalizacyjna. To nie jest uśmiechnięta rura kanalizacyjna, Wojtek. A co to jest? I co, teraz będziesz wycinał te dziurki swoje? Tylko najpierw trzeba skrócić tę płytę. To jest pierwsza rzecz. Skrócimy płytę. I wtedy dopiero można ten. Dobra. Bałwanek. A tam drugi bałwanek. Dużo pracy robiliśmy na ruderce, ale tak jak nam dał dzisiaj popalić styropian, po dawno tak nie mieliśmy, ale to pewnie wynika z tego, że to jest mój drugi dzień pracy, a Wojtka aż trzeci, więc zmęczenie dało o sobie znać, ale piękne zakończenie dnia. Dziękujemy za oglądanie. Kto nas jeszcze nie subskrybuje, to serdecznie zapraszamy. No i co? No i do następnego razu na ruderce. Pa!